Znajdujemy się w miejscowości Górka, około 2 km od wsi. Odnaleziono przypadkowo podczas pogłębiania rowu melioracyjnego ciekawy kamień. Na kamieniu znajdują się dwie litery, litera E, litera R, a poniżej widoczny jest również krzyż. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest to kamień graniczny państwa krzyżackiego, który wyznaczał dawną granicę państwa rycerzy krzyżowych. Odkrycia dokonano przypadkiem, dzięki tylko spostrzegawczości kierowcy zauważono napisy. Kamień został wydobyty i leży właśnie tutaj na łąkach torfowych w miejscowości Górka, gmina Wicko. W gminie Wicko znajduje się już jeden taki kamień, z tym, że na nim widać tylko literę R i krzyż. Kamień ten znajduje się w centrum wsi. Natomiast ten, który tutaj widzimy, jest to już drugi kamień tutaj z terenu gminy Wicko. Bardzo ciekawe znalezisko. Nikt się na pewno go tutaj nie spodziewał. Widzimy właśnie literę E i obok widoczna jest litera R. Pod spodem natomiast krzyż typowy właśnie dla oznaczeń granicy państwa krzyżackiego. Jest to na pewno wielka niespodzianka i sensacja historyczna z terenu gminy Wicko.